Hello, and welcome back to Witcher 2. The game I decided to... Oops. Wait, why do you start... What? Okay, I'm not sad anymore that I decided to... I decided to cheat. I changed it to easy again after many tries of... Saskia killing me. I swear that this game is not made for boss fights, so I don't care if the game cheats, so do I. You mean down here? I'm fairly sure he meant down there. Wait, climb, okay. Use the quern, goddammit. I'm still not. Once I fix the combat with mods, I swear we will play the game on hard, but not in the state it is currently in. Maybe I'll even be able to find a mod that locks the chosen difficulty setting. That's bad. That's very bad. Wait, she told you to thrust the dagger in her heart. Chyba darujemy sobie banalne stwierdzenia. Chyba tak, nie są potrzebne. A jednak wyczuwam twoją gotowość do dalszej walki. Inborn caution. Przed chwilą szło na śmierć i życie. No tak. Zgodnie z tradycją mojego rodu powinnam się teraz podzielić moim skarbem. Nie trzeba. Dasz radę wrócić do Vergen? Chyba tak. Szybko się regeneruje. Philippa's escaped. Philippa skorzystała z zamieszania. Nie obawiasz się, że ujawni twoją tajemnicę? Nie mam na to wpływu. I nie mam zamiaru ścigać Philippy. Być może los zetnie nas znowu, a może nie. Czas pokaże. Ona nie poddaje się łatwo. Wylizę się z ran i spróbuję znowu przejąć nad tobą kontrolę. Tym razem będę ostrożniejsza. Teraz wiem o Eilhard więcej, niż by chciała. How's that? Więcej? Byłam posłuszna Philippie, ale nie byłam ślepa.
Nie zdołała ukryć przede mną swoich sekretów. Znam jej słaby punkt, mogę ją zniszczyć w jednej chwili. Cenna i niebezpieczna wiedza. Dlatego zachowam ją dla siebie. The Lodge's plans are ruined. Sheila i Filipa wypadły z gry. Loża poniosła porażkę. Dobrze, ale obawiam się, że jeszcze o nich usłyszymy. Z pewnością. Wiesz, że wojska Emyra przekroczyły Jarugę? Spodziewałam się, że może do tego dojść. Filipa też. Cóż, pobiliśmy szlachtę Edirn i Henselta. Jeśli los się do nas uśmiechnie, pobijemy i cesarza. Jorvet freed you from the spell. You owe him. Powiedz lepiej, co teraz będzie z Jorvetem. To terrorysta, bądźmy szczerzy. Nie będę go wybielać ani okłamywać kogokolwiek. Musi sam zasłużyć na szacunek i być może za kilka pokoleń ludzie zapomną. Posłużyłaś się nim. Geralt, Jorvet zabił więcej ludzi niż ty zjadłeś kotletów. Nie jest kimś, kim można się od tak posłużyć. Uwierzył we mnie. I od początku miał pełną świadomość, o co walczymy. To jego wybór. Ty naprawdę nie rozumiesz, o czym mówię. Nie zauważyłaś tego maślanego spojrzenia? Walczyliśmy razem za sprawę. Jorvet zrobi dla ciebie wszystko. Pytanie, co ty zrobisz dla niego? Dla Skojatel zawsze znajdzie się miejsce w Wolnej Dolinie Pontaru. A jeśli chodzi o samego Jorveta, to nie twój interes. W sumie przydałby mi się chłop. Okej. Okay. I met another dragon once. Nie jesteś pierwszym smokiem, z którym rozmawiam. Spotkałeś mego ojca, Wielentrze ten Merta. Szerzej znanego jako Borch Trzykawki. Sądziłem, że nie mógł mieć dzieci. On też tak myślał. Nie wnikam. To po nim odziedziczyłaś zdolność polimorfii? Umiem przybrać tylko jedną ludzką postać. On zmieniał się swobodnie w kogo chciał. Nie masz jego szybkości i odruchów. Złotej łuski też nie zauważyłem. Nie mam też wąsów i piwnego brzucha. Przykro mi, że cię rozczarowałam. Wybacz, zawodowa ciekawość. Co teraz porabia Borch? Któż to wie? Nauczył mnie tego, co uznał za stosowne i odleciał w siną dal. Taki smoczy zwyczaj. No i nadał mi imię. Sesentesis, o ile dobrze usłyszałem. Wolę być Saskią. Chyba fail, Saskia. Czas na mnie. W Vergen będziesz zawsze mile widzianym gościem. A może chciałbyś tam zamieszkać? Mam inne cele. Wiem. Żałuję, że nie mam zdolności jasnowidzenia jak mój ojciec. Czasem lepiej dać się zaskoczyć. Bywaj, Wiedźminie. Na początku był chaos. Co z Saskią? Żyje. Jest ranna, musiałem ją pokiereszować. Nabiła się na drzewo, potem jeszcze ten sztylet, ale wylizze się. Górskie powietrze dobrze wpływa na smoczą skórę. Jesteś najbardziej szlachetnym człowiekiem, jakiego znam, Gwynplaine. Nie jestem człowiekiem. Dobrze, że przypomniałeś, bo przez chwilę moja nienawiść do tego gatunku zaczęła topnieć. Co z Leto? Złapaliście go? Dziwna historia. Siedzi w dawnym obozie Temerczyków. Chyba czeka na ciebie. Skąd wiesz? Widziałem go. Matrice. Chodźmy. A ty opowiadaj, co tu się działo.
Gdy walczyłeś z Saskią, w mieście rozegrał się krwawy spektakl. Kto grał główną rolę? Aktorów było wielu. Z początku chodziło o polowanie na zdrajców, ale łowy szybko się przekształciły w pogrom wszystkich magów. Doszło też do paru starć między żołnierzami Kedwen, Redani i Temerii. Gwałty, grabieże i morderstwa. Niekoniecznie w tej kolejności. Tym zajmowali się pobożni rycerze zakonu i żołdactwo poszczególnych władców. Królowie opuścili miasto tuż po ataku smoka w towarzystwie doborowych oddziałów. A czarni? Próbowali zachować neutralność. Znaczy strzelali do wszystkich, którzy zbliżyli się do ich obozu. Okay, let's quickly check. Yes. Gdy z tobą skończymy, będziesz kawałem skowyczącego mięsa. Elf, zabić nieludzia! Really? Oh. I didn't change it again. Okay. Man. Zwierzęta! Podłe sukinsyny! Dasz sobie radę? Tak, dziękuję. Zostawcie mnie. Co tu się stało? Po obradach schowałyśmy się w jednym z domów, ale znaleźli nas. Mojej siostrze obcięli dłonie, żeby nie mogła rzucać czarów. Mi udało się uciec. Dopiero tutaj mnie znaleźli. Chodźmy, Gwynblade. To jakiś obłęd. Tak właśnie wygląda teraz Lockmuin. They were fast. Cool that. Coś słyszałem. Cesarscy. Niech żyje cesarz! Man. Niech żyje cesarz! Yeah, of course. I don't know why there's such delay when I try to pull out my sword. And use any sign. God damn it. Oh, there's two. Oh, there's you guys as well. Oh, I didn't see you. Opowiadaj dalej. Udało mi się przekraść do obozu Nilfgaardczyków. Było tam względnie spokojnie. Wtedy właśnie ujrzałem, jak Leto wyprowadził Triss. Pozwolili mu odejść? Nikt nie odważył się stanąć mu na drodze. Poszedłem za nim. Chyba mnie zauważył, ale nie przejął się tym. Gdy w mieście się uspokoiło, przeniósł się do byłego obozu temerskiego. Triss jest cała i zdrowa? Tak. Leto bronił jej przed maruderami. Oh, that's interesting. Let me check that sword I've just acquired. It is better. Although it only has one. Yep. Enchantment slot, but enchantment. Yeah. Enhancement, not enchantment. Zatrzymaj się, Jorvet. Dalej idę sam. Dlaczego? To sprawa między mną a nim. Zajmij się Triss, dopóki nie wrócę. Twój wybór. Mój. Jest jeszcze coś, o czym musisz wiedzieć. Nilfgaard przekroczył Jarugę. Wojna jest nieunikniona. Vafail, Gwynblade. Nie daj się zabić. Bywaj, Jorvet. Jeśli nie wrócę w ciągu godziny, odnajdźcie Saskię i ruszajcie beze mnie.
Nic ci nie jest? Nie. On wyrwał mnie z rąk Nilfgaardczyków i bronił przed żołdactwem. Pora to zakończyć. Jorvet czeka na ciebie. Dołączę wkrótce. Geralt, on może ci wyjaśnić, co się stało wtedy. Wiem, Triss. Dlatego muszę z nim pomówić. Nie daj się zabić, Wiedźminie. Nie dam. Raymond. Długo to trwało. To błyskotka z Megaskopu Shini. Podmieniłem diamenty. Ten w Megaskopie miał skazę, niewielką, ale wystarczającą, by wybaczyć teleport. Cesarscy teoretycy magii zapewnili, że efekt będzie spektakularny. Pozwoliłem jej uciec. Jesteś bez serca. To, co jej zrobią królewskie tajne służby, będzie znacznie boleśniejsze i długotrwałe. Zapewne. Jesteś gotów odkryć kartę? Każdej grze prędzej czy później przychodzi taki czas. Lubię ten moment. Ale najpierw... wódki? Nie. Daj. Zaschło mi w gardle. Za starą znajomość. Odzyskałeś pamięć? Nie całkiem. Pamiętasz, jak się spotkaliśmy? Uratowałem ci życie. Ładnie mi się odpłaciłeś. Jak mógłbym odpłacić się lepiej? Zająłem się twoją kobietą, Yennefer. Ja nie rozumiem, co w niej widziałeś, ale jak mawiają, de gustibus non est disputandum. Przesilenie zimowe 1270. Midinvern. Noc magii. Leto nie kłamał. Gon się zatrzymał. Pod drzewem wisielców upiorni jeźdźcy dokonywali selekcji porwanych. Wśród nich była Yennefer. Nie da się zabić upiora. Można go co najwyżej przegnać. Wie to każdy wiedźmin. A jednak jeźdźcy padali pod ciosami wiedźmińskich kling. Spod trupich pancerzy lała się czerwona jucha. Nie mieliśmy szans zabić wszystkich. Było ich zwyczajnie za dużo. Patowa sytuacja. Był inny niż wszystkie elfy. Nie miał wstydu w spojrzeniu. Nigdy nie cierpiał prześladowań. Nie przeżył pogromów. Ludzie nie zabrali mu ziemi. Ten elf nie mógł pochodzić z tego świata. Był najeźdźcą. Dobiliśmy targu. Moja dusza w zamian za duszę Yennefer zgodził się bez wahania. Chłopie, Geralt! Zdaje się, że na chwilę odpłynąłeś. Wspomnienia wróciły. Pamiętam drzewo wisielców i dziki gon. Zabrali mnie w zamian za Yennefer. W takim razie pora odkryć karty. Chyba, że ścigałeś mnie tylko po to, żeby zabić. I chased you for many reasons. Ścigałem cię z wielu powodów. Jesteś mi winien wyjaśnienia. Niech będzie, że jestem. What was it all about? What was the aim? Jaki był ostateczny cel? Zabić tylu władców, ilu się da. Winę zwalić na czarodziejki. Wywołać chaos, przygotować północ na inwazję. I wiesz, co mnie najbardziej bawi? Trafiliśmy na bardzo podatny grunt. Niezależnie od wyniku wojny, jeszcze długo będą się oskarżać, dochodzić praw, mścić i kłócić. Północ przypomina ogarnięty pożarem burdel, jak mawia twój przyjaciel Jaskier. I need to know the whole picture. I'm still curious about the assassinations. Ooh, Yennefer and the Wild Hunt. Tell me what happened to her. Opowiedz mi o Yennefer. Co się stało po moim odejściu? Miotała się w gorączce przez kilka dni, bredziła. Myśleliśmy, że nie wyjdzie z tego. W końcu doszła do siebie, ale była kompletnie zdezorientowana. Miała amnezję, jak ty. Co dalej? Szybko się okazało, że baba ma charakterek. Dała się nam we znaki. Uwodziła Egana, próbowała nas poróżnić. Po tym, jak się poświęciłeś, głupio było ją po prostu zostawić samą sobie.
nie przeżyłaby miesiąca. Miała odruchy i zachowania pasujące do księżnej pani, a była tylko czarodziejką bez pamięci. Byliśmy w sercu cesarstwa, a w Nilfgaardzie czarodzieje z takimi odruchami albo wyzbywają się ich bardzo szybko, albo rozrywa się ich końmi na Placu Zwycięstwa. Słyszałem. Podróżowaliśmy przez prowincję i wyciągaliśmy ją z kolejnych tarapatów. Aż pewnego dnia zwinęły nas tajne służby, mnie, Egana, Serita i Yennefer. Cesarskie tajne służby? Mhm. Rozdzielono nas i przesłuchiwano. Długo i precyzyjnie, ale spokojnie. Bez przemocy. Tak poznałem Vatiera de Rido, a parę tygodni później samego cesarza. Ja, prosty wiedźmin. Co z Yennefer? Nie widziałem jej więcej. Cesarz zaproponował mi misję w Królestwach Północnych. Co się zaś tyczy Yennefer, z jakichś względów była dla Emyra ważna. Podejrzewam, że to właśnie od niej dowiedzieli się o loży. Cesarski wywiad ma swoje sposoby. Wiem tylko, że Yennefer była w pałacu pod ciągłą obserwacją ludzi Vatiera. Później pojechaliśmy zabijać królów północy. Więcej nie wiem. Zatem jest w cesarstwie. A przynajmniej była, gdy wyjeżdżałem. Dlaczego na mnie czekałeś? Wiedziałem, że nie odpuścisz, że będziesz mnie ścigał. Nie mam zamiaru się ukrywać. Prawdę o mnie znasz tylko ty i kilka osób, których słowo nic już nie znaczy. Nigdy nie uważałem cię za wroga. Chcę iść w swoją stronę, ale jeśli będę musiał z tobą walczyć, niech tak będzie. Ta historia kończy się tutaj i teraz. Dlaczego wiedźmin zgodził się zabijać ludzi dla innego człowieka? Dla cesarza, Geralt. On nie jest zwykłym człowiekiem. Władcy z północy mogą mu co najwyżej własnymi pyskami polerować na kolanniki. Dlaczego? Obiecał odbudować Szkołę Węża. Wiedźmiński zakon, w którym mnie stworzono. Szkoły wiedźmińskie na południu upadły dawno temu, a sami wiedźmini stali się banitami, bez prawa wstępu do większych miast. Poza Eganem i Seritem jest jeszcze dwóch wiedźminów ze Szkoły Węża, których znam. Nie wiem, gdzie są, nie widziałem ich od lat. Teraz będą mogli przestać się ukrywać, wrócić do domu. Skąd wiedziałeś, gdzie znajdziemy Dziki Gon? Każdy wiedźmin noszący na szyi wężowy medalion zna to miejsce. Kiedyś nawet myślałem, że moją szkołę założono specjalnie po to, by rozwiązać zagadkę upiornych jeźdźców. Wiesz, kim naprawdę są jeźdźcy Dzikiego Gonu? Z tego, co zrozumiałem, to były jakieś cholerne elfy. Wszystko okazało się wielkim oszustwem. Legendarny zwiastun wojny jarmarczną sztuczką. Zapewniam cię, że żaden bazarowy magik nie jest w stanie stworzyć orszaku widm, pędzącego po niebie, ani wywołać amnezji. Oświeć mnie zatem. Dziki Gon to fakt. Sam odpędzałem i zabijałem upiory Gonu. To duchowa emanacja, awatary prawdziwych jeźdźców. Tych, których spotkaliśmy pod drzewem wisielców. Chcesz powiedzieć, że zabrały cię elfy? Materialne skurwysyny, najzwyklejsze w świecie? Swoim może i najzwyklejsze, ale u nas są obcy. Wiesz, skąd wzięły się potwory w naszym świecie? Znasz teorię o koniunkcji sfer? Każdy wiedźmin ją zna. Więc wiesz, że istnieją inne sfery. Nasi najpotężniejsi czarodzieje są w stanie otwierać pomosty między światami. Przyzywają stamtąd potwory, które później musimy zabijać. Elfy, które widzieliśmy, pochodzą z innego świata. Nie zostały przyzwane. Same się tu dostały. Zapewne nawet dla nich jest to bardzo trudne i łatwiej im wysłać swoją duchową emanację. Osobiście wyprawiają się tu tylko w szczególnych wypadkach. Takich jak twój i Yennefer. Tak. Czyli elfy z innego świata i ich tresowane upiory. Czego od ciebie chciały? Domyślam się, ale to nie twoja sprawa. So that's all. Let's finish this. Kończmy to. Mam dość rozmów. Walczymy? Zostało jeszcze trochę wódki? Po łyku. Trzymaj. Wojska cesarskie pewnie właśnie forsują Jarugę. Północ jest skończona, pora się wybrać na południe. Tam czeka mnie dobre życie. Jesteś głupcem, Leto. Ani ty, ani twój cesarz nie wzięliście pod uwagę jednej rzeczy. Niedola zbliża ludzi. Być może dzięki wam już wkrótce północ będzie bardziej zjednoczona niż kiedykolwiek. Ale to już nie moja sprawa. Nie jestem twoim wrogiem. Nigdy nim nie byłem. Jeśli mi pozwolisz, odejdę. I nigdy więcej mnie nie spotkasz. Jeśli zmusisz mnie do walki, zabiję cię.
Go. Go somewhere far away. Wiem wszystko, co chciałem wiedzieć. Czuję, jak wspomnienia wracają. Twoja śmierć nic nie zmieni. Idź w swoją stronę. Tak po prostu? Żadnych gruźb, życiowych mądrości? Po prostu. Idź. Bywaj, Geralt. W poszukiwaniu zabójców królów Wiedźmin przeszedł długą drogę. Spotykał ludzi sprawiedliwych i łotrów, a wśród tych drugich Bernarda Loredo. Loredo sprzedał Flotsam królestwu Kedwen i rozgonił nieludzi na cztery wiatry. Flotsam stało się bazą wojskową, z której wkrótce wysiedlono cywili. Vedirn, Wiedźmin, był świadkiem wielkiego zwycięstwa Saski i Smokobójczyni. Dolina Pontaru, niepodległa kraina leżąca w górnym Edirn, stała się ziemią obiecaną dla śniących o wolności wyrzutków. Nawet Zoltan Chivay, stary Wyga, uwierzył w sen o krainie szczęśliwości. Jednak dla marzycieli i architektów nowego porządku nadchodziły złe czasy. Czarne chmury nad Temerią gromadziły się już od śmierci Foltesta. Kraina pozbawiona króla była jak kawał sukna, który rozszarpywali między sobą baronowie. Ci drobni padlinożercy pierzchli jednak w popłochu, gdy po zdobycz przybyli drapieżcy. Zjazd w Lochmuin przypieczętował bowiem los foltestowego królestwa, które zostało podzielone między Radowida Redańskiego i Henselta, władcę Kedwen. Burza, jaka rozpętała się nad północą, przynajmniej w części wynikła z manipulacji czarodziejów. Wydawało się, że to oni skorzystają najwięcej na zamęcie w Temerii, Edirn i Kedwen. Prości ludzie obrócili się przeciw czarodziejkom i wszelkim odmieńcom, nie wyłączając wiedźminów. Warowne zamki, które dotąd chętnie gościły adeptów magii, zamknęły bramy przed szukającymi ratunku. Rozpoczęło się polowanie na czarownice. Były to czasy wielkiej niepewności i zwykłego gwałtu, ubranego w formę królewskich dekretów. W tych niespokojnych dniach my, którzy wpływaliśmy na losy świata, nareszcie zaznaliśmy trochę odpoczynku. Zoltan ruszył do narzeczonej, a ja wpadłem w objęcia mus. Któż mógł przewidzieć, że burza nad królestwami północy była ledwie początkiem wielkiej nawałnicy, a także wstępem do zupełnie nowej opowieści o Geralcie z Rivii. And that concludes The Witcher 2, the first run of Witcher 2. We'll do the second one as well, because I'm really curious how the story goes when we go with Roche. Right, we didn't see Roche in Lemoine. We definitely will go for another round. But first things first, I have to
get all the mods ready. I saw some to fix combat. I saw a lot of deleted, restoring deleted content, mostly dialogue options. And I believe there's one that doesn't block some dialogue options once you pick the other one or something like this, but I'm not sure if I'll take that one. And yeah, that will be it. So I'm gonna leave you this credit scene screen. Thank you very much. Stay alive and see you soon. Bye.